Dzień dobry Państwu. Jak każe tradycja, w pierwszą niedzielę września spotkamy się w obozie koncentracyjnym, byłym na szczęście, w Gross-Rosen, by uczcić pamięć wszystkich ponad 40 tysięcy osób, które poległy tutaj w czasie wojny. Byli zamordowani bestialsko, zagazowani. Ziemia Strzegomska jest przesiąknięta krwią II wojny światowej, bo przecież nie jest to jedyne miejsce. To obóz Żydówek, to obóz jeniecki na Grabach. Już 17 września będziemy czcić pamięć także tych, którzy polegli już po wojnie. Także w Rusku był obóz dla byłych członków AK i innych ugrupowań. Ziemia ta wymaga pamięci o tych, którzy tutaj polegli. Dlatego jesteśmy tutaj wszyscy. Jest nas zawsze dużo. Kłaniamy się i pamiętamy o tych tragicznych historiach. Przecież za naszą granicą wojna. Obyśmy jej nie doczekali, a pokój nie jest dany na zawsze. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba pamiętać o tym, co było i że pamiętamy, bo, że pokój jest najważniejszy. Przygląda się grupa.